to tu spotyka się Zachód ze Wschodem. Takie hasło przyświeca tegorocznemu Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu, który odbędzie się w Białymstoku w dniach 3-4 października. Szczegóły spotkania przedstawione zostały na konferencji prasowej w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wschodni Kongres Gospodarczy to spotkania adresowane przede wszystkim do przedstawicieli biznesu, nauki i ekonomii, zainteresowanych rozwojem gospodarczym Polski Wschodniej. Dla województwa podlaskiego jest to największe wydarzenie tego typu, które promuje nasz region, ale też jest to możliwość dyskusji o rozwoju województwa podlaskiego, ale też o rozwoju województw Polski Wschodniej, bo w tej formule cały czas chcemy ten kongres widzieć i bardzo dobrze, że on się z roku na rok rozwija. W tym roku też chcemy, żeby aktywnie uczestniczyły też województwa Polski Wschodniej, ponieważ w tej chwili też zabiegamy mocno wspólnie, żeby kontynuować też program, który wspiera nasze województwa dodatkowo w ramach Funduszy Spójności. Także jest to, chcę powiedzieć, największe wydarzenie tego typu w województwach Polski Wschodniej. I chcemy, żeby to było rzeczywiście miejsce rozmowy o kierunkach współpracy ze Wschodem, ale właśnie Zachodu ze Wschodem. Także to ta formuła ze względu na położenie naszego województwa jest bardzo dobra i ona cały czas myślę, że się też rozwija. Chcemy, żeby za kilka lat, bo to nie tak prosto, ale żeby na przykład na 10. kongresie było tych osób przynajmniej 3-4 tysiące, a może nawet i 5 tysięcy. Taki jest nasz cel i myślę, że jest to cel realny, dlatego że jak widzimy, jak się rozwijały inne kongresy, a szczególnie kongres w Katowicach, to w tej chwili tamta liczba rzeczywiście uczestników jest tak duża, że ostrzega się przed korkami w Katowicach właśnie w tych dniach i tak dalej, i tak dalej. Że już są pewne jakby negatywne czynniki z uwagi na zbyt dużą liczbę uczestników z punktu widzenia jakby pojemności przestrzennej miasta. My tym się nie będziemy martwić. Poprzednie edycje pokazały, że takie spotkanie ma sens i na takie spotkanie jest realne zapotrzebowanie. Ja tylko przypomnę, że pierwsza edycja kongresu to około 600 uczestników, a w ubiegłym roku to już było 1500 uczestników kongresu, ponad 700 osób w projekcie Młodzi Liderzy, czyli w sumie ponad 2000 osób przez to wydarzenie się przewinęło i to pokazuje, że jest realna potrzeba, realna chęć na takie spotkanie. Jednym z organizatorów kongresu jest Podlaskie Forum Gospodarcze, które w tym roku planuje otwarcie wystawy poświęconej ekonomicznym osiągnięciom regionu. Ta wystawa będzie od 3 prawdopodobnie do 4 lub 5 października. Wystawa jest adresowana do uczestników kongresu. Uroczyste otwarcie o godzinie 9 3 października. Jak również do mieszkańców Białegostoku, jak i mieszkańców województwa, jak również do szkół zawodowych, do studentów, którzy zechcą ewentualnie tę wystawę obejrzeć. Wystawa ma pokazać naszą gospodarkę, jej stan, innowacyjność, nowoczesność i w jakim miejscu jesteśmy. W ramach kongresu po raz kolejny odbędzie się spotkanie Liderzy Przyszłości, adresowane do młodych mieszkańców województwa podlaskiego. W ubiegłym roku to wydarzenie Liderzy Przyszłości było pod hasłem możemy łamać wszelkie bariery i pewnie część z Państwa pamięta, ale przypomnę po krótkim wystąpieniu Mariusza Kędzierskiego, człowieka, który jest artystą, malarzem, a nie ma rąk i maluje i wystawia obrazy na całym świecie. Ponad 700 młodych osób reprezentujących szkoły średnie naszego miasta wstało samoczynnie i zrobiło owację na stojąco. A powiem Państwu tak już osobiście, nigdy nie słyszałem takiej ciszy w Operze jak wtedy, kiedy on skończył to swoje wystąpienie.
W tym roku również chcemy, żeby takie spotkanie miało miejsce z ludźmi, którzy albo się wywodzą z Białegostoku, albo działają w Białymstoku, młodymi ludźmi, którzy osiągnęli sukces, bazując na realizacji swojej pasji, czyli połączą to przyjemne z pożytecznym, czyli ze sposobem również na życie. Dyskusja, jak odbędzie się w ramach Wschodniego Kongresu Gospodarczego, skupiać się będzie m.in. na zdefiniowaniu sytuacji Polski Wschodniej, na rubieżach zmieniającej się Europy, określeniu najbardziej strategicznych kierunków rozwoju Polski Wschodniej i omówieniu nowych ram unijnej polityki spójności i strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju oraz ich znaczenia dla wschodniej części kraju. Przegląd krajowej polityki wobec rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Taki tytuł nosi raport przygotowany przez OECD, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Znalazły się w nim analizy dotyczące czterech typów obszarów wiejskich w Polsce: małopolskiego, wielkopolskiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego. Dyskusja poświęcona raportowi odbyła się 27 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Uczestnicy dyskutowali m.in. o sugestiach OECD dotyczących obszarów wiejskich naszego regionu. Z punktu widzenia strategii rozwoju naszego województwa obszary wiejskie odgrywają bardzo ważną rolę. No oczywiście nierozłącznie rolnictwo z tym związane, ale dla zarządu województwa i dla samorządu jest ważne, żeby rozwój województwa przebiegał równomiernie, a więc też w obszarach poza miastami, a więc obszary wiejskie są bardzo ważne, żeby z jednej strony młodzi ludzie nie wyjeżdżali, żeby one dalej funkcjonowały, a z drugiej strony trzeba rzeczywiście wspierać rolnictwo, bo to jest podstawa naszej gospodarki, przemysł rolno-spożywczy. Pewnym problemem, jeżeli chodzi o rozwój wsi, jest średnio rzecz biorąc niższy tak zwany kapitał ludzki, co jeden z elementów, który tutaj raport dyktuje, że udział osób z wyższym wykształceniem w obszarach wiejskich jest 16 punktów procentowych niższy niż w miastach. Dalej raport też mówi o wadach, zaletach rozproszonej struktury osiedleńczej w Polsce, która wymaga skutecznej koordynacji na poziomie gmin. Co ciekawe, obszary wiejskie w Polsce według raportu są o wiele bardziej gęsi zaludnione niż średnio w krajach OECD. W Polsce są to 83 osoby na kilometr kwadratowy, natomiast średnio w OECD zaledwie 11 osób na kilometr kwadratowy. Co również jest ciekawe, ja prawdę mówiąc o tym nawet nie wiedziałem wcześniej, że w niemal wszystkich regionach połowa ludności może dotrzeć do regionalnego centrum 45 minut jazdy samochodem. Regionalne centrum to znaczy to miejscowości co najmniej 50 tysięcy mieszkańców. Jest to zaleta. Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju poświęcony został produkcyjności, innowacjom i potencjałowi rozwoju obszarów wiejskich i małych miast. Jego autorzy analizowali poziom i rodzaj dostarczanych usług, systemów użytkowania ziemi, planowania przestrzennego oraz jakości życia i stopnia włączenia społecznego. W przypadku województwa podlaskiego raport rekomenduje m.in. wzmacnianie zróżnicowania gospodarczego i przedsiębiorczości oraz wsparcie produkcji energii odnawialnej. W Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku prezentowana jest wystawa rzeźby Michała Jackowskiego. Tematem pracy artysty jest człowiek, jego kondycja duchowa i relacje międzyludzkie. Używając ponadczasowej, klasycznej stylistyki i szlachetnych materiałów, Jackowski ukazuje nieprzemijalność nurtujących ludzkość problemów. A zestawianie klasyki ze współczesnymi elementami zapożyczonymi ze świata popkultury pozwala mu uzyskać atrakcyjną dla współczesnego widza formę i zachęcić go do autorefleksji. Jest tutaj trochę taki miks kulturowy, aczkolwiek wszystko jest obsadzone w naszej tradycji. Z jednej strony w tradycji śródziemnomorskiej, widzimy tu odwołania do antyku, a z drugiej strony do popkultury. I te odwołania właśnie do komiksów, guma do rzucia, fast food, takie właśnie symbole naszych czasów.
Cała kolekcja nazywa się Antique Games, też taka trochę gra słów Antique Games, czyli gry, w które gramy tak naprawdę od zarania dziejów. A chodzi tu o relacje międzyludzkie. Każda rzeźba w zasadzie opowiada, zadaje pytanie, bo swoimi pracami bardziej wolałbym pytać niż dawać odpowiedzi. Mam nadzieję, że każdy widz tę refleksję w sobie gdzieś znajdzie i po swojemu odpowie. Aczkolwiek gdzieś tam staram się naprowadzać człowieka współczesnego i jednocześnie siebie, bo na jakąś odpowiedź, która niesie wartość, bo takie właśnie rzeźbienie to tak naprawdę rzeźbienie mnie samego. Te rzeźby wynikają z jakichś moich przemyśleń, refleksji na temat dzisiejszych relacji międzyludzkich w świecie, ale też jak to bywało on dziś. I okazuje się, że no wszystko to bardzo podobnie wygląda i gramy w te gierki, można powiedzieć, od dawna, więc postanowiłem użyć tu języka antyku, jako takiego, można powiedzieć, języka angielskiego troszeczkę, który każdy rozumie. Dzisiaj jest to, wyrośliśmy w kulturze śródziemnomorskiej od tysięcy lat, więc to jest w nas zakorzenione poniekąd. No i jednocześnie człowiek dzisiejszy potrzebuje też odnaleźć się tu i teraz, stąd też dymki komiksu, właśnie symbol gumy do rzucia, jakieś kanapki fast foodu, tak. Oczywiście to są tylko takie nośniki symboliczne pewnych idei, skróty, które pomagają skonstruować pewną myśl. Prace Michała Jackowskiego zostały wyróżnione podczas ostatniego Międzynarodowego Biennale Sztuki we Florencji 2017. Z białostockiej ekspozycji powędrują na wystawę Basel, towarzyszącą jednej z największych wystaw sztuki na świecie, Art Basel w Szwajcarii. Wystawę w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku oglądać można do końca lipca. Mieszkańcy Białegostoku i regionu nie będą się nudzić na wakacjach. Muzeum Podlaskie przygotowało bowiem kilka wyjątkowych propozycji dla małych i dużych wielbicieli sztuki i historii. Muzeum Podlaskie w Białymstoku to już tradycja, że organizujemy wakacje w muzeum we wszystkich naszych oddziałach. Każdy oddział ma swoją ofertę. Na pewno jest to tak bogata oferta i w zajęcia edukacyjne, i w gry terenowe, i spacery skierowane zarówno do dzieci, do młodzieży, ale również do całych rodzin i osób dorosłych. Oczywiście zachęcamy, żeby wejść na naszą stronę, tam są szczegóły, oczywiście i przydziały wiekowe, i terminy, i godziny, więc to jest taka dość skomplikowana operacja, ale cóż bym poleciła? Na pewno jeżeli chodzi o ratusz, główną siedzibę, tutaj mamy trzecią już odsłonę wystawy Biedermeier i właśnie na wystawie przygotowaliśmy zajęcia zarówno dla grup zorganizowanych, jak i osób indywidualnych. Oczywiście grupy zorganizowane zaprosimy na zajęcia w świecie dziecka, ponieważ pierwsza połowa XIX wieku to jest czas, kiedy też zwracana jest szczególna uwaga na dziecko. Dziecko w rodzinie, dziecko w społeczeństwie. Stąd też i nasze zainteresowanie kierujemy w tę stronę. Dzieciaki na wystawie będą mogły obejrzeć, jak wyglądały książki, jak wyglądały zabawki, jak wyglądały meble dedykowane specjalnie dzieciom. Z kolei dorosłych możemy również zaprosić razem z dziećmi, jako ich opiekunów, do samodzielnego zwiedzania tej wystawy, korzystając z naszej oferty kuferka muzealnego detektywa. Żeby przeprowadzić śledztwo, trzeba ten kuferek wypożyczyć. W kuferku znajduje się 10 przedmiotów. Każdy z tych przedmiotów opatrzony jest zadaniem, zagadką. Ale żeby to zadanie wykonać, żeby tę zagadkę rozwiązać, trzeba przejść całą wystawę Biedermeier, oczywiście zwracając uwagę na mnóstwo szczegółów, ale jednocześnie doskonale ją poznać. Jeżeli ktoś lubi aromat, przyprawy, no i też przesiadywanie w kuchni, zapraszamy na zajęcie zatytułowane w sklepie kolonialnym. Tutaj uczestnicy przeniosą się do zaaranżowanego sklepu kolonialnego, wybiorą się w taką podróż wyobraźni, co prawda, ale do dalekich Indii, do Meksyku, do Maroka. Poznają przyprawy, jakie stamtąd przywożono, poznają ich aromaty, smaki, wszystko to w Muzeum Historycznym. Jeżeli ktoś lubi ruch i pracę w terenie, to zapraszamy w czwartki terenowe do muzeum w Tykocinie. Tam gra terenowa. Jeżeli ktoś myśli, że doskonale zna Tykocin, może być w błędzie. Ale wybierając się na tą grę, na pewno pozna go dokładnie, a tą wiedzę, którą już ma zdobytą, ugruntuje. Jeżeli ktoś lubi piękne ozdoby,
koniecznie musi wybrać się do Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Tam wystawa Klejnoty i uczucia. Jedno z drugim idzie w parze. W czasie zajęć dzieciaki oczywiście poznają historię biżuterii, która została sprowadzona do Muzeum w Choroszczy z Muzeum w Gliwicach, ale również i sami wykonają niektóre z nich elementy. Oczywiście Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy to nie tylko pałac, ale i park. Tam również są przygotowane zajęcia terenowe z zeszytem edukacyjnym po parku, żeby poznać jego florę i faunę, no i piękno krajobrazu. Więcej informacji o wakacyjnych imprezach organizowanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku znaleźć można m.in. na stronie internetowej www.muzeumbialystok.pl.